miejsca na tylnej kanapie King Profil jest wystarczająco dla dwóch osób. Trzy będą miały troszkę ciasno, ale też powinny dać radę. Bagażnik to dość mocna strona Profila. Wyjściowo jest niezły, do tego dysponuje całkiem fajnymi schowkami. Tutaj jeden, a oprócz tego dwa następne. Wszystko to bardzo fajne i przemyślane. Do tego możemy sobie złożyć oparcie kanapy z tej strony. Oczywiście fotel musi być troszkę odsunięty i zagłówek schowany, ale mamy wtedy równą powierzchnię. Klapa, rzecz jasna, zamyka się elektrycznie. Witam zza kierownicy testowej Kia Profil GT. Pod maską mamy benzynowy 1.6. o mocy 204 koni. Trzeba przyznać, że z tym silnikiem jest to naprawdę dynamiczne auto. Wnętrze jest z tych fajnych. Wszystko pod ręką, czytelnie i tam, gdzie powinno być. Z przodu fotele są bardzo wygodne, dobrze trzymają na boki i naprawdę chce się w nich siedzieć. Auto dysponuje oczywiście seryjną kamerą cofania. W ogóle wyposażenie tej wersji jest bardzo bogate. Ustawmy sobie nawigację. Wszystko odbywa się prosto i intuicyjnie. Rozpoczęcie prowadzenia. Mamy tutaj do wyboru dwa tryby pracy silnika, normal i sport. W tej chwili jadę na trybie normal. Teraz skręć to w lewo. Całkiem fajny tryb, w którym już auto jest dość dynamiczne, dość. Nawet bardzo. Po 200 metrach zjedź w lewo. Wszak 204 konie. Tryb sport powoduje, że usztywnia nam się troszkę układ kierowniczy. Teraz zjedź w lewo. A oprócz tego dźwięki, jakie dobiegają z podwójnej końcówki wydechu, są naprawdę cudowne. Po prostu aż chce się wciskać gaz. Profil, jak przystało na auto GC, którym de facto jest, referuje dość twardo. Dość. Ale nie możemy tutaj mówić o tym, że mamy totalny brak komfortu. Bo tak nie jest. Tego komfortu zostało wystarczająco dużo, by móc używać Profila na co dzień jako auta rodzinnego. Teraz zwłaszcza skręć w lewo, że potem w prawo. Bagażnik jest troszkę obszerny. Kierownica o sportowym spłaszczeniu na dole fajnie leży w dłoniach. Jest dobrze wyprofilowana i ma całkiem adekwatną grubość. To jeden z tych elementów, które tworzą sportowy klimat tego auta. Za zmianę biegów odpowiada automat skrzydłowy. Możemy również te biegi zmieniać łopatkami albo lewarki. Pytanie, czy chcemy, ponieważ skrzynia naprawdę dobrze odczytuje nasze intencje
i nie pozostawia tutaj dużo miejsca na pomyłki. Układ kierowniczy Profida jest z tych sportowo zestrojonych. Tutaj czuć dobrą rękę inżynierów, którzy wiedzieli, co tworzą. Tak, to auto lubi zakręty i czuć to. Cieszyć może w topowej wersji testowej bogactwo systemów wspomagających jazdę zarówno od strony komfortu, jak i bezpieczeństwa. Naprawdę chwała Ci za tak dobre wyposażenie auta. Bardzo fajnie się zbiera i sprawnie napędza to auto. Moim zdaniem ta jednostka jest najsensowniejszym wyborem do napędu Profida. Dlaczego? Pasuje do jego charakteru, zapewnia dobrą dynamikę. Po prostu mniejszy, moim zdaniem, byłby zwyczajnie za słaby. Fajną sprawą jest to, że wskazania z nawigacji możemy wyświetlić sobie tutaj na tym ekranie między zegarami. To znacząco ułatwia, ponieważ wtedy ten główny ekran możemy wykorzystać do czegoś innego. Radia, na przykład tryb sport, raczej nie będzie tym, którego będziemy używać podczas rodzinnych wyjazdów tym autem, tylko wtedy, kiedy jedziemy sami. Na rodzinne wyprawy myślę, że odpowiedniejszy jest tryb norma. W zasadzie tracimy tylko troszkę na dynamice, za to nasi pasażerowie nie są, czyli nie lubią oczywiście, bądź nie chcą być atakowani dźwiękami wydechu. No chyba, że są również fanami motoryzacji i piękny dźwięk nie przeszkadza. Cieszy to, że zostawiono do obsługi klimatyzacji, w sensie temperatury. Klasyczne pokrętło. Niby jest to drobnostka, ale znacząco podnosi komfort użytkowania. Dzięki osobnym, dedykowanym klawiszom obsługa najważniejszych funkcji pojazdu nie stanowi problemu.